Hej, witam Was w kolejnym nagraniu. Jak się podobało wczorajsze podsumowanie? Mam nadzieję, że podobała Wam się taka forma. Dzisiaj właśnie będziemy kontynuować to, co mówiłem wczoraj o tych wszystkich moich planach. Te najbliższe dwa tygodnie po prostu to będzie takiego troszeczkę bardziej ostrzejszego odchudzania się. Troszeczkę. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaraz Wam opowiem mniej więcej, jaki jest dokładnie plan na te dni, po prostu jakie mam plany związane z jedzeniem. Bo o tym, że będę za jakiś tydzień po prostu robił same HIIT treningi bez siłowni, no to już wiecie, ale powiem Wam, jak będę starał się to moje odżywianie po prostu dopasować do tego, żeby po prostu zmaksymalizować to spalanie tkanki tłuszczowej i przycinać troszeczkę no tą rzeźbę, żeby lepiej wyglądała. Zanim jednak do tego dojdziemy, jak zwykle krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Tak więc dzisiaj miałem pracę, byłem w pracy, byłem także na siłowni. Dzisiaj miałem siłownię, trening wykonany dość porządnie. Poza tym, no jakoś tam za specjalnie ruchu nie było. Powiem Wam, że głównie większość dnia przestałem w sumie na nogach, mało dzisiaj siedziałem. Także nogi, szczerze mówiąc, troszeczkę mnie bolą. Dlatego trening, to uważam, że w sumie, jeżeli chodzi o właśnie ćwiczenia i o aktywność, no to taki dość w porządku dzień mi się zdaje. Co do odżywiania właśnie, przejdźmy do odżywiania. No odżywianie to, jak Wam mówiłem, mam plan, żeby po prostu obciąć trochę węglowodanów, żeby więcej jeść takich warzyw różnych, zielonych, typu, nie wiem, jakieś tam sałaty. Generalnie takie mało kaloryczne warzywa bogate w błonnik. Tego będę się trzymać, tak jak zobaczycie na przykład dzisiaj na liście moich produktów, które jadłem. No to moje jedzenie polegało na tym, że tak, na początek to śniadanie o 11:30, no to była grillowana ryba, bardzo dużo ryby z sałatką, z grzybami, czyli praktycznie zero jakichś tam tłuszczy, czyste białko, dużo takich właśnie warzyw bogatych w błonnik, mało kalorycznych, bardzo mało węglowodanów. Później koło godziny pierwszej zjadłem sobie 3 jajka, to kolejne po prostu dostarczenie sobie samych tłuszczy i białka, zero węglowodanów. Staram się w tej chwili nie łączyć tłuszcza z węglowodanami i będę starał się po prostu w te dni, kiedy obcinam węglowodany, troszeczkę jeść więcej tłuszczy, żeby po prostu uzupełniać te kalorie, żeby po prostu nie być głodnym za bardzo. No i później po godzinie drugiej zjadłem sobie kubek owsianki, po prostu dostarczyłem sobie troszeczkę węglowodanów złożonych, żeby mieć energię po prostu już na trening, bo po godzinie czwartej miałem zaplanowany trening, no wyszedłem w sumie około 5 na trening. Troszeczkę mi się to przesunęło, ale nie ma problemu po prostu, bo tak ze 2-3 godziny przed treningiem trzeba po prostu sobie zjeść jakieś węglowodany, żeby miały czas po prostu się strawić i dostarczyć tej energii do organizmu. Potem zjadłem sobie troszeczkę fety, zrobiłem sobie takie 20 minut przerwy, po prostu dorzuciłem troszeczkę fety samej, żeby uzupełnić trochę białko i tłuszcze, żeby po prostu jeszcze tą energię podbić dodatkowo. Później właśnie pojechałem do domu, zjadłem sobie ten mój sernik mojej domowej roboty, czyli czysty twaróg, praktycznie zero tłuszczu, z odrobiną tam banana i odżywki białkowej, bo była słodzona, po prostu stewion, żeby był troszeczkę słodki ten sernik. No to były dodatkowe po prostu ilości białka z małą ilością węglowodanów. Później był właśnie trening, po treningu wróciłem, wypiłem sobie odżywkę białkową razem z bananem. Po prostu zrobiłem to po prostu z bananem, bo no po siłowni jest dobrze zjeść sobie banana w każdym razie i ta odżywka białkowa bardzo szybko się przyswaja, bardzo dobra kombinacja po prostu po treningu, żeby jak najszybciej przyjąć sobie jakieś tam białko i węglowodany. No i później na kolację zjadłem brązowy ryż z warzywami i do tego ser piórko, ten żółty, on tam ma bardzo małe ilości tłuszczu, czyli znowu bardzo dużo białka z węglowodanami takimi złożonymi, brązowy ryż. Staram się te wszystkie węglowodany właśnie w takie dni, co trenuję, jeść po treningu, żeby jak najwięcej było ich po treningu. Zawsze będę jakąś taką mniejszą dawkę sobie zjadał przed treningiem, żeby po prostu mieć tą moc i siłę do wykonania po prostu tego treningu właściwie. A po prostu po treningu będę starał się te wszystkie węglowodany, które mam na dany dzień zaplanowane, po prostu zjeść, żeby
żeby regenerować się, żeby te mięśnie po prostu miały ten budulec jednak i żeby po prostu nie był jakoś sam za głodny i ten i źle się nie czuł. W tednicy nie będę miał treningu, no to postaram się obciąć te wszystkie po prostu węglowodany złożone. Będę jadł tam jakąś małą ilość, w zależności od tego jak będę się czuł, będę starał się to codziennie zmniejszać. Tam o ileś gramy, było kilkadziesiąt gram. Zamiast tego będę starał się jeść więcej tłuszczy. No i będę zapychał się może tymi warzywami po prostu jakimiś takimi mało kalorycznymi, bogatymi w błonnik, że kalafior, brokuły, jakieś tam fasolka po brytońsku czy francuska znaczy się. No cokolwiek, coś co jest dużo objętościowo po prostu, co mi zapełni żołądek, a po prostu nie przyniesie dużo tych węglowodanów i nie da mi dużo kalorii. No, będę starał się w te dni właśnie bez treningu tak no, unikać się tych węglowodanów złożonych czy prostych. Jeżeli będę je jadł, no to prawdopodobnie będę starał się jeść właśnie po jakiejś tam tabacie albo HIIT treningu, który będę wykonywać. No a poza tym tniemy ostro, dużo wody będę starał się pić. No i zobaczymy jaki będzie efekt. No mam zamiar w ostatnim tygodniu także zrobić sobie taką dietkę, powiedzmy tak jak mają ludzie, którzy idą na scenę po prostu w jakichś tam zawodach kulturystycznych, czy po prostu do jakichś sesji zdjęciowych takich. I postaram się po prostu tą rzeźbę wyeksponować jak najbardziej. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Nigdy tego nie robiłem, przyznaję się. Z tego tylko co się tam mniej więcej gdzieś tam podoczytałem jak to robić, będę próbował eksperymentować na sobie, zobaczymy jaki będzie efekt. Mam nadzieję, że mi wyjdzie w miarę dobrze, no. Także sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie ok, tak jak chcę, no. To na dzisiaj już będzie tyle, widzimy się jutro, jak macie jakieś komentarze, proszę bardzo. Wszystkie uwagi, jakieś tam lajki, nie lajki, jak macie, cokolwiek. Koniecznie proszę o subskrypcję, jeżeli możecie po prostu. I widzimy się jutro, no. Do zobaczenia. Hejka.